Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Foka Pospolita należy do najlepiej poznanych gatunków w rodzinie fok. Charakteryzuje się zmiennym ubarwieniem które najczęściej przyjmuje odcienie żółto-szare z szarymi lub brązowymi plamami rozsianymi po całym ciele. Jedną z charakterystycznych cech tego saka jest brak małżowin usznych. Mimo to foka pospolita posiada znakomity słuch, natomiast węch u tych zwierząt jest słabo rozwinięty. Gatunek ten zasiedla głównie północny Pacyfik, północny Atlantyk oraz wybrzeża Europy, Azji i Ameryki Północnej, unikając przy tym otwartych mórz. Foki te są zwierzętami stadnymi, które nie oddalają się zbytnio od brzegu, a ich naturalne środowisko to głównie wybrzeża i lodowce. Foki pospolite osiągają dość znaczne rozmiary. Z długością ciała dochodzącą do 200 cm u samców i 150 do 160 cm u samic. Ciężar ciała może wynosić do 150 kg dla samców i około 105 kg dla samic. Te morskie ssaki mogą dożywać około 25 lat. Dieta foki pospolitej jest dość zróżnicowana, w skład której wchodzą głównie ryby, mięczaki oraz skorupiaki, z szczególnym upodobaniem do śledzi i ryb dorszowatych. Te drapieżniki zajmują ważną pozycję w morskim łańcuchu pokarmowym, kontrolując populację swoich ofiar i zapewniając równowagę ekologiczną. Foki są również łupem dla większych drapieżników, takich jak rekiny i orki. Oraz ludzi w niektórych kulturach, co pokazuje ich kluczową rolę w morskim ekosystemie. Foka pospolita preferuje zimne i umiarkowane wody północnego Pacyfiku, północnego Atlantyku oraz wody przybrzeżne Europy, Azji i Ameryki Północnej. Szczególnie liczna jest w zachodniej części Bałtyku, gdzie może być spotykana na polskiej wyspie Wolin. Zwierzęta te unikają głębokich wód otwartego morza, wybierając środowiska takie jak wybrzeża. Lodowce oraz piaszczyste lub kamieniste brzegi. Foki Pospolite nie odbywają dalekich wędrówek, co więcej, są zdolne do wchodzenia w głąb rzek na znaczną odległość. Foka Pospolita preferuje zimne i umiarkowane wody północnego Pacyfiku, północnego Atlantyku oraz wody przybrzeżne Europy, Azji i Ameryki Północnej. Szczególnie liczna jest w zachodniej części Bałtyku, gdzie może być spotykana na polskiej wyspie Wolin. Zwierzęta te unikają głębokich wód otwartego morza, wybierając środowiska takie jak wybrzeża, lodowce oraz piaszczyste lub kamieniste brzegi. Foki pospolite nie odbywają dalekich wędrówek, co więcej, są zdolne do wchodzenia w głąb rzek na znaczną odległość. Foka pospolita należy do królestwa zwierząt, typu strunowców, co klasyfikuje je jako zaawansowane ewolucyjnie organizmy z centralnym systemem nerwowym. W ramach gromady ssaków, te wodne stworzenia są częścią rzędu drapieżnych, co odnosi się do ich diety i zachowań łowieckich. Rodzina fokowatych, do której przynależą, obejmuje różne gatunki fok, charakteryzujących się przystosowaniem do życia w wodnym środowisku, co potwierdza ich wyjątkową ewolucyjną ścieżkę adaptacji do różnorodnych środowisk wodnych.